Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, tym razem poradnik do twierdzy. I co, myślę, że nie będziemy przedłużać, tylko sobie zaczniemy. Ja w międzyczasie proszę was o zostawienie subskrypcji, kciuszka w górę i komentarza. Bardzo mi to pomoże, będzie mi bardzo, bardzo miło, z góry dziękuję. Okej, przejdźmy sobie do twierdzy. Ja może to tak podzielę, że na początku opiszę, co robi dany budynek, potem opiszę dwie taktyki na pozyskiwanie surowców, no i generalnie jakieś takie moje uwagi, moje jakby wskazówki wam przekażę w tym odcinku. Od razu zaznaczam, że nie jestem tutaj nie wiadomo jakim mistrzem twierdz. Ja po prostu wiem, co dany budynek daje, wiem mniej więcej jak pozyskiwać surowce i tak dalej, i tak dalej. Ale też nie jest to, nie mam jakichś nigdy aspiracji, aby być top 1, no na przykład na tym serwerze jestem 28 pozycja, no to akurat nieźle, no ale ten serwer już troszkę ma, więc no. Twierdzę odblokowujemy na 25 poziomie, po prostu wchodzimy w zakładkę twierdzę, jak dwa razy klikniemy, to mamy podziemie, podziemie jest, to osobny poradnik będzie z tego. Po prostu klikamy zakładkę twierdzę, mamy twierdzę i okej, może zacznę od tego, co nam dają poszczególne budynki. I od razu mówię, że radzę wam zostać do końca, a przynajmniej do momentu, w którym mówię, jak pozyskiwać surowce, bo budowa tych budynków będzie zależała od... zależy tak naprawdę od wielu czynników, ale między innymi od tego. Zacznijmy może od dwóch najważniejszych budynków. Jest to twierdza, od której tak naprawdę wszystko zależy. Tutaj też możemy ulepszać salę rycerską. Sala rycerska to są tak zwani rycerze w gildii. Tutaj jak widzicie mamy 705 rycerzy. I jak widzicie tutaj jest taka można powiedzieć zakładka, tabela rycerze, w której mamy napisane kto ma jaką salkę rycerską. I muszę wam powiedzieć, najważniejsza rzecz tak naprawdę, aby zdobywać czarne gemy, im więcej rycerzy w gildii ogólnie, tym pozyskujemy lepsze klejnoty. Aby pozyskać czarne klejnoty, musi przynajmniej jedna osoba w gildii mieć salkę 15. Im więcej tych 15, tym gemów będzie nam czarnych dropić więcej. Okej, więc tutaj właśnie ulepszamy tą salkę rycerską. Drugi budynek są to kwatery robotników, który każdy poziom tego budynku przyspiesza nam o 5% czas budowy poszczególnych budynków, bo powiem wam tak, w późniejszej fazie gry nie będzie tutaj najważniejszym surowcem dla was drewno i kamień, jak widzicie ja tutaj mam maksa, tylko będzie to właśnie czas budowy. Więc no jeżeli nie macie nie wiadomo ilu grzybów, żeby to skipować wszystko, nie znam osoby, która by skipowała dosłownie wszystkiego. Zresztą skipłaby na przykład 2-3 budynki i by się surowce skończyły, więc no to też jest wiecie takie jakby jedno się odnosi do drugiego. Tak więc będzie to czas, więc dlatego te kwatery robotników są dosyć ważne, dlatego że na 15 poziomie mamy przyspieszenie o 75% i to już jest max, więc no 75% jest to naprawdę dużo. Koszary zależą od tego, ile mamy żołnierzy, jest to po prostu poziom koszar razy 3. I ja polecam na starcie sobie wybudować tak właśnie, tak myślę nawet 7-8 poziom, żebyśmy tych żołnierzy mieli sporo, żebyśmy tutaj mogli atakować, ale o atakach za chwilę. Tutaj mamy kamieniołom oraz chatę drwala, wydobywają nam one surowce, jednakże najważniejsze one są do tego, im większy mamy poziom tych dwóch rzeczy, tym więcej drewna dajemy innym, drewna i kamienia oczywiście. I tutaj jeżeli będziemy stosować taktykę kontr, na pozyskiwanie surowców, polecam mieć to jak najbardziej rozwinięte. O tych taktykach, tak jak mówię, będzie za chwilkę. No i co? To jest tak naprawdę tylko do tego potrzebne, bo jeżeli chodzi o samo pozyskiwanie z tego surowców, no to nie jest to naprawdę dużo. Akademia daje nam expa. Na ten moment ja tutaj buduję, więc mi nie daje. Ale generalnie tutaj możemy sobie klikać co jakiś czas i dostajemy expa. Skarbiec, może każdy poziom skarbca dodaje nam nowe miejsce w plecaku. Na start mamy 5 i potem z każdym w sensie na start ogólnie gry, zanim jeszcze mamy twierdzę. I potem jak widzicie tutaj dodatkowe sloty dochodzą. Jak sobie akademię ulepszę na 15, to chyba polecę skarbiec na 15. Ostatnio była aktualizacja, że można go tam jeszcze dalej ulepszać, więc no wiecie jak jest. Po prostu skarbiec daje nam miejsca w plecaku. Kopalnia jest bardzo ważna. Z kopalni pozyskujemy klucze do lochów, pozyskujemy serce do podziemi, ale o tym powiem w poradniku, jeżeli do podziemi. Klucze do lochów, do strefy mroku,
No i przede wszystkim gemy, które dają nam naprawdę duży boost. Kopalnie klejnotów bodajże od... Powiem wam szczerze, że na ten moment nie pamiętam, od 20 albo od 25 poziomu możemy rozwijać, możemy jednocześnie kopać gemy i rozwijać, bo w ogóle maksy kopalni to jest setny poziom z tego co wiem, więc no wiecie jak to jest, naprawdę trzeba grać latami, żeby dojść do takiego poziomu. Aczkolwiek nie jestem pewien od którego można jednocześnie, to tam wam może gdzieś podrzucę albo w montażu dodam, zobaczymy. I teraz tak, im większy, tak jak mówię, poziom kopalni, tym lepsze gemy. W ogóle nie wspomniałem, że skarbiec możemy max do 15% ulepszyć, natomiast twierdzę możemy max do 20%. Przepraszam, skarbiec już nie, skarbiec tak jak mówiłem już można ulepszyć do większego poziomu, natomiast twierdzę można max do 20%. I teraz uwaga, aby ulepszyć kopalnię na większy poziom niż 20, należy wszystkie budynki ulepszyć do maksa. Tu niektóre możemy do 20, niektóre do 15. Więc naprawdę sporo zejdzie zanim ponad 20 poziom tej kopalni się wybijemy. Okej, tu już mamy wszystko opowiedziane. Fortyfikacje działają nam jako obrona przeciwko najazdom na naszą twierdzę. Ale to będziemy budować na pierwszy poziom, to w zależności od taktyki. Gildię Łuczników tak samo jak widzicie ja mam na pierwszym, bo to nie jest ważne. Wieża Magów też mam na pierwszym i ich tu w ogóle nie szkolę, bo to również nie jest ważne. Kuźnię mam na 12 poziomie, bo już sobie tu zacząłem ulepszać, aczkolwiek na początku tego nie robiłem. Jak widzicie tutaj możemy atakować, tutaj mamy tych żołnierzy. Ja mam koszary na 6 poziomie, więc mam razy 3, czyli 18 żołnierzy. I ich sobie możemy szkolić, szkolą tutaj mamy ile czasu, jedna jednostka to jest 10 minut. I co, na razie mamy jedną osobę, tutaj jak widzicie na czerwono to mamy, że nie damy rady zaatakować. Jeżeli tych żołnierzy mamy wyszkolonych na maksa, czyli mamy tych 18 dostępnych, to sobie możemy, nie polecam pomijać za golda. Darmowa próba jest raz na 5 minut, o i jak widzicie znowu dostałem takiego, co go nie dam rady ubić. Natomiast nie polecam skipować za golda, golda lepiej dać w staty, więc jeżeli mamy dużo żołnierzy, to takiego, którego nie damy rady, możemy sobie pominąć za jednego żołnierza. Możemy go zaatakować tym jednym żołnierzem i wtedy nam się przeroluje do jakiegoś innego przeciwnika i może on nam się akurat trafi taki, że go pokonamy. To wam może pokażę, jak się zdąży drugi żołnierz ulepszyć, ale nie jestem pewien. Po prostu... O, jakiś lag. Po prostu mamy dużo żołnierzy, jest na całe na czerwono, zaatakujemy jednym żołnierzem, atakuj, przegrywamy, wiadomo. I potem jest jakiś nowy przeciwnik, a nóż się trafi, że jego już będziemy mogli oskubać z surowców. A za golda nie skipujemy. Okej, okay, teraz jak zdobywamy surowce? Są dwie taktyki. Przepraszam, ale chciałem się tutaj napić, więc było cięcie. Są dwie taktyki. Po pierwsze taktyka nastawiona na kontry. O czym to, na czym to polega? Tak jak już wspominałem, im mamy większe tak zwane eko, czyli chatę drwala i kamieniołom, tym więcej łupów dajemy innym graczom. Jak widzicie, ten ma, nie wiem na ile, bo to ciężko określić, no ale dosyć wysoko i daje nam sporo. Jak na... no sporo po prostu. I teraz tak, jeżeli chcemy iść w taktykę kontr, nie budujemy fortyfikacji, nie budujemy gildii łuczników, nic z tych budynków. Po prostu tego nie stawiamy, nie interesuje nas to. Budujemy sobie koszary, tak myślę, no, tak jak mówiłem, na 7-8 poziom. I budujemy sobie jak najwyżej możemy tutaj te dwa budynki. I co? Taką taktykę w ogóle najlepiej stosować na serwerach polskich, bo tam właśnie dużo osób w nią idzie. I po prostu jest to wygodniejsze... dla każdego z nich. Na międzynarodowych jest troszkę inaczej, ale o tym zaraz powiem. No i teraz tak, taktyka kontr polega na tym, że po prostu wchodzimy sobie tutaj w pocztę, na starcie serwera, tu nie powinienem poczty pokazywać, ja to zamarzę, na starcie serwera dużo osób nas atakuje i po prostu tutaj jak widzicie mamy twierdza obrony. Ja tutaj mam dużo tego pozapisywane, jakieś stare w ogóle jeszcze. Ło, to jeszcze z dwa ty... Zobaczcie, ja tego ostatnio nie używam tu wcale, bo mi surowców nie brakuje. W każdym razie przeglądamy sobie tutaj zakładkę walki i twierdza obrona i sobie dajemy kontratak.
I jak widzicie, mamy tutaj, ile nam daje surowców dana osoba. Jeśli ją sobie zaatakujemy, to ok. Jeśli nie i wejdziemy tutaj i znowu tutaj, to już nie mamy możliwości kontry. I szukamy sobie dzięki temu osób, które dają nam najwięcej surowców na danym serwerze. Ten dawał sporo, ale go nie damy rady pokonać. Tego tak samo, nie? Ja w ogóle tych żołnierzy tutaj na tym serwerze sobie muszę ulepszyć. Znowu mamy tego samego. Więc sobie tutaj go możemy zaatakować, cyk, szkolenie, jednego szkolimy, bo reszta już nam się szkoliła wcześniej. I teraz tak, wybieramy sobie po prostu kontry z tymi, którzy nam dają najwięcej, zapisujemy sobie te kontry i po prostu jak będziemy mieli dostępnych żołnierzy, to ich atakujemy. Jeżeli inny gracz nie ma w ogóle tutaj postawionej obrony, to będziemy go mogli bez problemu za jednego żołnierza zaatakować i na tym to właśnie polega, dlatego się nie stawia tej obrony. I co, aby... Jeżeli ten gracz zobaczy, że wasza kontra jest dla niego opłacalna, czyli że wy go skontrowaliście, on to zobaczy i zobaczy, że też dajecie dużo, to on po prostu też was skontruje i tak się możecie wymieniać. Ważna sprawa, nie możemy się wymieniać między graczami ze swojej gildii, bo ich nam po prostu nie znajduje tutaj w atakach. Więc są różne taktyki, no ludzie z gildii wychodzą, aby sobie pozapisać ze sobą kontry i się kontrować, bo wtedy jak już zapisane mamy kontry, to już bez problemu, nawet jak jesteśmy razem w gildii, to możemy się wymieniać tymi kontrami. Więc po prostu tą taktykę w sumie polecam, jest naprawdę bardzo dobra i daje dobre efekty, zwłaszcza jeżeli ktoś specjalnie dla nas tutaj ostro przygrzybi, żeby eko mieć wysoko podniesione. I pamiętamy, że my też musimy mieć wysoko podniesione. Wyciszę ten telefon, bo tu mi plumka. Też musimy mieć wysoko podniesione, aby po prostu być, nawet jak się nie umawiamy z kimś na kontry, tylko po prostu się kontrujemy, to po prostu, żeby być, jakby to powiedzieć, brakuje mi słowa, być opłacalnym, być może takim smakowitym kąskiem, że tak powiem, dla tej drugiej osoby. No i dlatego jest to ważne. I tak to działa po prostu. Wybieramy sobie te osoby, które nam dają dużo, zapisujemy kontry z nimi, wymieniamy się z nimi kontrami i zdobywamy sobie dzięki temu naprawdę czasem duże ilości surowców. No i tak, to jest pierwsza taktyka, taktyka na kontry. Druga taktyka to działa przeważnie na serwery międzynarodowe. Jeśli mamy... Co jeśli mamy? Jeśli mamy dużo osób, które się zabudowywują, czyli jeśli widzicie, że wiele osób nie dacie rady pokonać, no teraz nie mam żołnierza, nie dacie rady pokonać jednym żołnierzem, tylko widzicie, że on tam ma obronę, ma jakiś tam magów, łuczników, jakieś tam właśnie fortyfikacje, to dobrze jest wybudować sobie kuźnię. Kuźnię możecie wybudować dopiero, gdy wybudujecie gildię łuczników, fortyfikacji i wieżę magów, więc polecam to na pierwszy poziom sobie po prostu postawić, to nie jest, nic nas nie kosztuje. I potem lecimy kuźnię. I kuźnię sobie budujemy na wysoki poziom. Oprócz tego tutaj, jak widzicie, wchodzimy sobie w ulepszenia i magów i łuczników tutaj nie ma sensu ulepszać, tutaj sobie ulepszamy żołnierzy. I po prostu na tym polega ta druga taktyka, dzięki temu jakby jesteśmy zmuszeni zrezygnować z kontr, ale dzięki temu będziemy mogli sobie żołnierzami bić tych, którzy dają po prostu większe ilości surowców. Na przykład na W37 tak było, że strasznie dużo osób się zabudowało, no i ja musiałem zrezygnować z tej taktyki kontr na rzecz właśnie tej taktyki z ulepszonymi żołnierzami. Okej, i w zasadzie to by było na tyle. Jeszcze jedna ważna sprawa, tak na koniec takie informacje, jak tutaj to rozwijać, żeby szybko dojść do tej twierdzy 15, bo na każdym serwerze jest o to wyścig. Po pierwsze, musicie sobie znaleźć dobrego towarzysza do kontr, jeżeli tą taktykę wybieracie, i tą taktykę generalnie polecam nawet na początku, potem możecie się zabudować, ewentualnie to już tam wasza wola, ale nie polecam tego. Bo to utrudnia też innym, nie ukrywajmy, no chyba, że jesteście samolubni. No i tak, aby dojść szybko do twierdzy 15, musicie przede wszystkim sobie znaleźć, tak jak mówię, jakieś kontry z osobą, która szybko to eko zrobi duże, żeby wam dużo dawała. I co? To, ile dają nam paczki ze skarbów lasu, paczka kamienia i drewna, i to, ile nam daje tutaj doktora Bawuwu, tutaj właśnie ten kamień i to drewno, jest zależne od tego, jaki mam poziom twierdzy. Więc jest taka taktyka dla ludzi, którzy grzybią,
żeby mieć nieraz wyżej o kilka poziomów tą twierdzę niż kwatery robotników. Po co? Ano po to, że na przykład jeżeli zbliża się weekend Skarby Lasu, to oni będą chcieli dostać większe te paczki, po to, aby sobie po prostu salkę nadgonić, czy też po prostu twierdzę, na przykład, nie wiem, to, że będziecie mieli twierdzę o 3 poziomy wyższą niż kwatery, da wam to, że przez Skarby Lasu sobie uzbieracie na, załóżmy, kolejny poziom twierdzy. Więc nieraz jest tak, że te kwatery sobie olewają, bo na przykład nie, grzyby to dla nich nie problem i tak dalej, i chcą sobie zraszować szybko tą wyższą salkę, dlatego też mają ją wybudowaną wyżej. Niektórzy robią tak, że salę rycerską, nie ulepszają sali rycerskiej, zostawiają na przykład na 10 poziomie i wtedy po prostu więcej surki idzie po to, żeby tą twierdzę po prostu przyraszować do 15 i na 15 już daje wam koło nawet samo i te paczki, o paczkach to już w ogóle nie wspominam, bo to są ogromne ilości i sobie wtedy klikacie jak tylko możecie tutaj tą salkę do 15, więc tak robią grzybiarze. Natomiast osoby, które nie grzybią, to co? No mogą co prawda tą twierdzę o tam 1-2 poziomy więcej mieć niż te kwatery, aczkolwiek w zależności od surków, czy macie dużo, czy mało, aczkolwiek ja często to buduję na zmianę. Ja, jeżeli jest jakiś serwer, na którym sobie gram, bądź też grałem kiedyś tak dla zabawy, to ja sobie buduję to po prostu na zmianę, ewentualnie załóżmy twierdzę mam na 12, kwatery na 10 i sobie kwatery na 11, a twierdzę na 13, jakoś to tak rozbijam, ale generalnie trzymam to blisko siebie, bo wtedy gdy nie skipuję, to po prostu nie muszę bardzo długo czekać na wybudowanie tych budynków. Okej, i w zasadzie to by było na tyle, jeżeli wyszło nawet krótko, obawiałem się, że to wyjdzie dłużej. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam was do sekcji komentarzy, jeżeli wszystko powiedziałem. Jeżeli czegoś nie powiedziałem, to wtedy pytajcie, jeżeli wszystko powiedziałem, to możecie zostawić standardowe kciuka w górę, subskrypcję i dziękuję wam wszystkim serdecznie za oglądanie, trzymajcie się i cześć.